Szanowni Państwo, dziś o niezwykłej wystawie grupy 18 Obsydian porozmawiamy w studiu z naszymi gośćmi, a zaproszenie do studia przyjęły dziś pani Iwona Wolańska-Stachura. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pani Joanna Szweda. Witam panią. I pani Iwa Kruczkowska-Król. Również witam serdecznie. Drodzy Państwo, a panie to członkinie grupy artystów amatorów działającej już od 60 lat w Zabrzu, grupy 18 Obsydian, grupy bardzo znanej, bo przecież mającej na swoim koncie liczne wystawy, liczne nagrody, wyróżnienia, ale myślę, że jedną z bardzo ważnych i cennych nagród była wystawa członków grupy, która odbyła się za granicą i to bardzo daleko, w Azji, konkretnie w Indiach. No właśnie, proszę powiedzieć, jak to się stało, że grupa amatorów, no bo jednak wciąż tę grupę tworzą amatorzy, mogła swoje prace pokazać tak daleko od Zabrza. No więc zacznijmy od tego, że wystawa miała miejsce w Centrum Sztuki Jawahar Kalakendra w Indiach, w Rajasthanie, w Jaipur. Ale jak do tego doszło, to opowie Iwona. Natomiast ja chciałam powiedzieć o tym, że grupa ma swoje 60 lat istnienia i w skład tej grupy wchodzą artyści zwani, co prawda artystami nieprofesjonalnymi, ale trzeba pamiętać, że z tej grupy wywodzą się znani profesjonalni artyści plastycy, którzy są osobowościami na Śląsku. Natomiast wracając do artystów, z którymi przyszło mi współpracować, muszę powiedzieć, że jest to wyjątkowa grupa wyjątkowych osób, które są zaangażowane w to, co robią, dla których sztuka jest czymś więcej niż tylko amatorskim hobby. Myślę, że jest sposobem na życie i jest sposobem na realizowanie własnych pasji. I myślę, że tylko dlatego mogło dojść do takiej wystawy, gdyż zaangażowani w to ludzie dążyli do tego, aby zrealizować ją najlepiej. Zacząwszy od tego, że Iwona dała nam kontakt, Iwona organizowała tą wystawę, natomiast tu na miejscu w Polsce osoby starały się jakby zrobić wszystko, co mogły, aby do tej wystawy doszło, czyli zajmowały się na przykład obróbką materiałów, przygotowaniem i adiustacją katalogu, wszystkimi tymi rzeczami, które były niezbędne do tego, aby wystawa mogła zaistnieć. Pomysłem na tytuł wystawy był smak koloru. Chodziło nam o to, czym jest inspiracja Indii i jak można połączyć się ponad kulturami, ponad tymi drobnymi różnicami, które między nami istnieją. Doszliśmy do wniosku, że myślę, kolor jest tym, co jest łącznikiem między sztuką Indii, którą będzie można zobaczyć na filmie, a sztuką Polski, ponieważ kolor jest tym, co emocjonalnie wpływa na widza. Smak koloru, czyli delektowanie się kolorem, czyli poznawanie siebie ponad kulturę, łączenie zamiast dzielenie. A myślę, że wystawa ta była niezwykle ważnym doświadczeniem dla grupy i dała artystom bardzo duże poczucie własnej wartości i tego, że można realizować najbardziej wyszukane cele i że jest to możliwe i że wspólna praca, wspólne dążenie i szalone fantazje są bardzo realne do tego, aby to realizować. Pani Iwono, czy faktycznie ta wystawa to było takie spełnienie marzeń artystów? Zdecydowanie tak, ze względu nawet na swoją egzotykę, na miejsce, na kraj. O Indiach krąży wiele opinii. W zasadzie, jak się mówi popularnie, wszystkie są prawdziwe. I te pozytywne, i te negatywne. Proszę powiedzieć, ten pierwszy impuls, kiedy pojawiła się taka szansa i nadzieja na to, że możecie Państwo się zaprezentować w takim renomowanym miejscu, ale jednocześnie tak bardzo odległym od naszego kraju, to jaki to był impuls? Pamięta Pani ten moment? Tak, doskonale go pamiętam. Zaczęło się dosyć niewinnie, jak to często bywa w takich przypadkach. To właściwie był mój pierwszy prywatny wyjazd do Indii, który zaowocował nawiązaniem kontaktów, przyjaźni. Okazało się, że osoby, z którymi wtedy się zetknęłam, mają po prostu kontakty z środowiskiem artystycznym, mają kontakty z galerią, która później nas gościła u siebie. I właściwie zupełnie trochę pół żartem, pół serio, między sobą rozmawiając, stwierdziliśmy, dobrze, to może spróbujemy zorganizować wystawę. Chyba nie do końca wszyscy braliśmy to poważnie. No i tak też właściwie z takim nastawieniem wróciłam wtedy do kraju. Właściwie dopiero później, w czasie którejś z naszych wystaw, wernisaży, też właściwie troszeczkę pół żartem, pół serio zaczęliśmy żartować, że może zrobimy gdzieś za granicą, może w Indiach. Ja mówię, słuchajcie, czemu nie? Spróbujmy.
I właściwie tak się zaczęło. Ja zaczęłam rozmawiać właśnie z przyjaciółmi z Indii. Zaczęliśmy ustalać okoliczności wystawy, jak ewentualnie można było to zorganizować. Okazało się, że po tamtej stronie jest sporo zainteresowania naszą twórczością, osobami wchodzącymi w skład grupy. I przede wszystkim osoby po tamtej stronie indyjskie były otwarte do pomocy, jeżeli chodzi o organizację od strony technicznej, od strony właściwie wszystkich dokumentów tam na miejscu. Zaczęły się rozmowy. 10 miesięcy ciężkich rozmów, codziennych tak naprawdę. To jak to się mówi, to był pot, krew i łzy, stres, bo tak do końca nie mieliśmy pewności, jak się to wszystko zakończy. No tak, to nie była zwykła wystawa, to chociażby ze względów logistycznych nie była rzecz prosta. Proszę powiedzieć, jak udało się przede wszystkim logistycznie przewieźć tyle prac, ile tych prac można było zobaczyć na wystawie, i chciałam jeszcze zapytać o finansowanie przecież niezbyt taniej wyprawy. Czy udało się, od kogo udało się pozyskać pieniądze na to, by ta wystawa mogła dojść do skutku? Więc tak, ja mam już doświadczenie w organizacji wielu wystaw zagranicznych, więc mniej więcej miałam wizję tego, jak powinniśmy opracować dzieła, aby można było je przewieźć do Indii. Weźmy pod uwagę, że są to Indie, nie są to Stany, nie jest to Unia Europejska, jest to zupełnie inny obszar, z którym nikt z nas nie miał doświadczenia. Więc wymyśliliśmy, że powinniśmy pokazać prace wydrukowane, ale żeby nie było to takie nie do końca reprodukcja, ale też żeby pokazać oryginały prac. Więc postanowiliśmy, że będziemy drukować prace na specjalnie przygotowanym płótnie, tak aby można było zaprezentować je w formie zwojów. Do tego były łączone oczywiście oryginalne obrazy tutaj autorstwa Iwony, Jerzego Pałaca, chyba Renata Krawczyk też miała oryginalne prace, które były też tworzone na płótnie. Część z nich była zwijana, część była na krosnach, tak, aby mogły się te krosna, czyli oczywiście ramy, w których znamy, jak obrazy są prezentowane. Krosna malarskie były mniej więcej wielkości, żeby się mieściły do walizek, natomiast zwoje były obliczone do tego, aby ich szerokość nie przekraczała tuby, do której zwijaliśmy je i które nadawaliśmy. Początkowo mieliśmy nadać na bagaż, ale linie lotnicze okazały się tak miłe, iż przyjęły nam to jako bagaż podręczny i w ten sposób pracę. Poleciały do Indii, było to 36 prac, 18 autorów. Pani Anno, jak Pani wspomina już ten moment samej wystawy, duże przeżycie? Ogromne. Ogromne, to jest niezapomniane przeżycie, to jest w ogóle inny świat, inny kraj, wszystko inne tam. Nie idzie nawet tego po prostu opowiedzieć. Ja byłam pod wrażeniem tych ludzi, którzy tam byli, zwiedzali tą galerię, tą naszą wystawę, i im się po prostu podobały nasze prace. To już było dla mnie osobiście, to było wielkim osiągnięciem, że już po prostu było jakieś zainteresowanie moich prac. Pani byłyście w momencie wernisażu, ta wystawa zostaje tam, została tam na dłużej? Tak, wystawa, ten moment kulminacyjny wystawy, to praktycznie 2 tygodnie, przez które myśmy opiekowali się wystawą, praktycznie odwiedzając ją codziennie, kontaktując się z osobami, które przychodziły. Była wyłożona księga pamiątkowa, którą wzięliśmy do Polski. Jest naszym dorobkiem naszej grupy w tej chwili. Fantastyczne wpisy, podziękowania, słowa uznania pod adresem artystów, którzy wystawili swoje prace, więc naprawdę cudownie. Natomiast wracając do pytania, tak, wystawa została, prace zostały tam w Indiach. Cieszymy się z tego właściwie, ponieważ kawałek naszego dorobku, kawałek tego, co zrobiliśmy, tam jest. Jest tam, cieszy osoby na miejscu, można je oglądać. Część została przekazana do prywatnych kolekcji. No i można powiedzieć, że to taka wystawa, która, tak jak Pani tutaj Joanna wspominała, z pewnością pozostanie na długo w pamięci osób, które na pewno były w Indiach, ale także chyba wszystkich twórców, bo myślę, że to dla nich ogromna satysfakcja. Czy przepiękne było
samo zetknięcie się z artystami z Indii, ponieważ mieszając naszą wystawę, mieliśmy okazję zobaczyć inne wystawy, które były, bo to jest duże centrum Jawahar, które były organizowane na terenie tego centrum, ale też w naszej galerii artyści indyjscy kończyli swoją ekspozycję, mogliśmy poznać artystów, mogliśmy zobaczyć ich pracę i było to bardzo ciekawe dla nas doświadczenie, ponieważ to jest też zetknięcie z inną twórczością. Przepiękny odbiór wystawy, niesamowicie spontaniczny. Trzeba powiedzieć, że publiczność w Indiach jest zupełnie inna. Oni nie mają zwyczaju przyjść grupowo na wernisaż i nie wiem, pić wino, jak to w Polsce, natomiast przychodzą podczas wystawy, oglądają, faktycznie chcą rozmawiać o sztuce, o artystach, są ciekawi, ciekawi są inspiracji. Natomiast wracając do Pani pytania o wernisaż, to jest niesamowite. No i Iwona opowiadała nam o tym, jak to będzie, kiedy zapalą świece, bo cała ceremonia jest zupełnie inna niż u nas. To Iwona może opowiedzieć, ona zna szczegóły, bo sama zapalała ową świecę z Jerzym, więc to jest niesamowite. Tak, zgadza się, tak to się dzieje. Takim punktem kulminacyjnym, symbolizującym otwarcie oficjalne wystawy, jest zapalenie świecy. Cztery osoby tak naprawdę zapalają świece, ponieważ są cztery płomyki. Zapala to najznamienitsza osoba zaproszona na wystawę oraz kolejne po prostu osoby, które zostaną o to poproszone, to tak się również stało w naszym wypadku. No jest to przepiękny moment, naprawdę przepiękny, wzniosły moment, kiedy zapala się ogień. Zapala się chyba ogień twórczy tak naprawdę, prawda? Myślę, że ten ogień twórczy to się już dawno temu rozpalił w sercach zabrzańskich artystów. Szanowni Państwo, czy ta podróż też może być inspiracją właśnie dla Was do tego, by teraz coś nowego pokazać, zaprezentować publiczności z Zabrza, ze Śląska? Pani tak. Iwono, są już jakieś pierwsze pomysły? Zostaną przelane na tak, płótno? Są, oczywiście. Szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli chodzi o nasz wyjazd, część prac, która została zaprezentowana w Indiach, to już były prace namalowane, które powstały z myślą o samym wyjeździe, o tematyce indyjskiej. Twórcy specjalnie taką tematykę podjęli, żeby pokazać nie tylko to, co wieziemy, to, co polskie, ale żeby jak gdyby zrobić ukłon w kierunku naszej strony przyjmującej, pokazać im coś indyjskiego w naszym wydaniu. Natomiast teraz spodziewamy się wystawy w kwietniu, która pokaże to, co się w Indiach działo, pokaże prace, które tam były prezentowane i serdecznie zapraszamy na tą wystawę. Myślę, że nie tylko będą prace prezentowane, ale postaramy się może również pokazać jakąś część multimedialną, część zdjęć, żeby publiczność, żeby osoby odwiedzające, goście mogli zobaczyć. Właściwie od kuchni, jak to wyglądało, co prezentowaliśmy. Jeszcze na zakończenie chciałam zapytać, tak? Jak to jest, kiedy już osiągnęło się taki sukces, jaki osiągnęła grupa, to wyznacza się kolejne takie cele? Czy tak naprawdę one przychodzą, czy pojawiają się przy okazji, zupełnie spontanicznie? Gdzieś tam rodzą się jakieś kolejne pomysły w głowach? Co po Indiach? Słyszeliśmy, że wystawa w Zabrzu. Nie w Zabrzu. To nie będzie w Zabrzu, tak? Więc już mówię konkretnie. Mamy zaplanowany już cykl wystaw. W marcu, 2 marca mamy wernisaż w Pyskowicach w Garatuszu. Tytułem wystawy są Podróże dalekie i bliskie. Następnie w dwóch wieżach w Świętochłowicach będzie pokłosie jakby tego projektu indyjskiego. Chcemy pokazać kilka plansz, które przywieźliśmy z powrotem z Indii, ale także oryginały prac, które były reprodukowane. Następnie na targach turystyki przemysłowej w Zabrzu chcemy pokazać zdjęcia z projektu, z wyjazdu, z przygotowania, jakby też pokazując dokumentację całego działania, którym był wyjazd do Indii i pracę. I jak los pozwoli i znajdziemy dobre miejsce i wszystko się pięknie ułoży, to na razie mówimy to, nie wierząc w to, ale wierząc w cuda, że zorganizujemy wystawę indyjsko-polską tu na Śląsku, bądź w Rudzie Śląskiej, bądź w Zabrzu, ale to są plany dopiero na jesień. Trzymam kciuki, żeby te plany się udały, żeby udało się
zorganizować to, o czym Pani właśnie marzą, to kolejne takie marzenia. No gratuluję raz jeszcze takiej wyprawy. Myślę, że wiele osób może pozazdrościć, ale dla wielu osób też może ten przykład być inspiracją do tego, że jak się chce, to można to zrealizować. Ja myślę, że to jest chyba najlepsza puenta, żeby zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję Paniom dzisiaj za spotkanie, za przybycie do studia. Drodzy Państwo, my już dziękujemy za uwagę, żegnamy się z Państwem. Mamy nadzieję, że amatorski filmik przygotowany przez właśnie członków Grupy 18 Obsydian spodobał się Państwu, no i również zachęcił Państwa do tego, by w kwietniu podążać śladami twórców tejże grupy. Jak słyszeliśmy, będzie co najmniej kilka okazji, by zobaczyć pracę te najnowsze. Raz jeszcze dziękuję i z Państwem żegnamy się. Do widzenia.